Dzień dobry Państwu, Łukasz Molenda, witam bardzo serdecznie, a moim Państwa gościem jest dzisiaj Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość, od niedawna rzecznik tej partii. Dzień dobry, witam. Witam Panie Redaktorze, witam Państwa. No i kandydat, ale o tym jeszcze będziemy mówili. Na początku trzeba powiedzieć, że nowa funkcja, czyli jest Pan notorycznie wyspany. Witam w klubie. To prawda, tak. Z funkcją rzecznika, obecnością w mediach, śledzeniem wszystkiego, co się dzieje, wiąże się faktycznie wczesne wstawanie i późne kładzenie się spać. No tak, prezes funkcjonuje. Współczuję i teraz doceniam ciężką pracę. Prezes jest sowa, z tego co słyszałem, siedzi do późna w nocy, a wstaje dosyć późno. To prawda. Ale rzecznik musi od rana już być na bieżąco z tym, co to media prawda, powiedzą tak. Od 7:30. No, nie jest łatwo, ale dla dobra sprawy trzeba. Tak, no i jeszcze możliwość pokazywania się w dużych mediach, to także tych ogólnopolskich mam na myśli. Również, ale jak pan redaktor widzi, o telewizji Dami również nie zapominam. I Radio Rekord oczywiście, rzecz oczywiście. Jasna. No to o wyborach porozmawiajmy. Znamy listy. Zaskakujące listy, chociaż nie początek. Początek oczywisty. Pan na drugim miejscu. O pańskich planach za chwilkę, ale jest to lista mocno samorządowa. Nie pojawili się tutaj radni Rady Miejskiej w Radomiu. Pojawił się natomiast wójt Rzeczniowa, Karol Burek. To chyba takie zaskakujące nazwiska na tej liście. Czy ja wiem, czy to są zaskakujące nazwiska? My cały czas planowaliśmy i też mówiliśmy o tym, że chcemy, żeby te listy generowały więcej głosów niż poprzednio, czyli potrzebowaliśmy nowych ludzi, nowych twarzy, ale równocześnie takich, które dają gwarancję, że zdobędą wyborców. Najchętniej takich wyborców, którzy wcześniej nie głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, żeby udawało się zdobywać dodatkowe mandaty. I stąd rzeczywiście ten taki stawka na samorządowców, nazwijmy to. To znaczy rzeczywiście kilku przedstawicieli okolicznych samorządów z naszego okręgu startuje, bo są osobami popularnymi, mają szansę przekonywać do naszych idei. A na ile mandatów liczycie? No, ja oczywiście najchętniej wziąłbym wszystkie, może jeden zostawiając opozycji, ale realnie zobaczymy jak to wyjdzie. Z tego co widać po sondażach, to chyba niewiele brakuje. Mówi się o 7 nawet mandatach. Panie redaktorze, nie ma co zapeszać i nie ma co robić sobie nadmiernych apetytów. Ja wolę być milej rozczarowany w wieczór wyborczy. Sondaże są jakie są i generalnie nas cieszą, ale no, ten najważniejszy sondaż będzie 13 października, więc na tym się skupiamy. A jak pan chce zaplanować swoją kampanię wyborczą? No bo będąc w podróży. Podróży, tak, rzecz jasna, ale będzie pan zajmował się chcąc, nie chcąc także kampanią ogólnopolską jako rzecznik partii. No a tutaj okręg całkiem spory i sporo kilometrów do przejechania. To prawda, będę musiał też pracować przy kampanii centralnej. Raz kwestia rzecznikowania, dwa cały czas odpowiadam też podobnie jak w europarlamentarnej za kwestie internetowe całej kampanii, więc faktycznie trochę obowiązków. No, będę musiał dzielić ten czas między nasz okręg a Warszawę. Na całe szczęście to nie jest tak, że nie wykonałem pracy wyprzedzającej, prawda? To już jest piąty rok w sejmiku, więc też bywam, staram się być aktywny. Mam nadzieję, że to teraz zaowocuje, ale oczywiście będę kursował między Warszawą a Radomiem prawdopodobnie kilka razy w tygodniu. Rano odprawa sztabu, później spotkania tutaj na miejscu. Tak to prawdopodobnie będzie wyglądało. A jakie najważniejsze wyzwania pańskim zdaniem przed nami stoją, jeśli chodzi o tą zbliżającą się kampanię dla naszego okręgu zwłaszcza? Jeśli chodzi o Radom, to tutaj są kwestie z jednej strony rozwojowe, oczywiście cały czas jest ten resentyment dotyczący województwa i my zapowiadaliśmy, że do sprawy ewentualnego nowego podziału administracyjnego będziemy wracać, jeżeli uda się zdobyć władzę na następną kadencję, więc tutaj to jest oczywiście temat. Naturalnie już pracujemy czy lobbujemy za tym, żeby niezależnie od formy ta rola Radomia była zwiększona. Kwestie rozwojowe, no to też oczywiście lotnisko, które na szczęście posuwa się w miarę zgodnie z harmonogramem do przodu. To jest duża szansa na przyciągnięcie później nowych inwestycji, również podróżnych, którzy tutaj zostawią pieniądze, nakręcając lokalny biznes. No i są też te kwestie, które cały czas u nas kuleją i niestety
nawet jesteśmy jako Radom, jako region radomski nieco w tyle, jeśli chodzi o średnią krajową, czyli na przykład? Wciąż poziom życia, bezrobocie, bo ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że kiedy moi koledzy ministrowie mówią, że jest poziom bezrobocia w okolicach 4, chyba tam 6 punktów procentowych, to mieszkańcy Wierzbicy na przykład mogą pomstować, że no super, świetnie, ale u nas dalej nie ma pracy. I tutaj jest potrzeba rzeczywiście działań takich, żeby te całkiem dobre wskaźniki ogólnopolskie też rozlały się, powiedzmy, dużo bardziej równomiernie i między innymi chodzi również o region radomski. Powiedział pan ostatnio w jednym z wywiadów, chcielibyśmy wysłać z Chetynie legitymację partyjną PiS. Dlaczego? Faktycznie, tak pół żartem oczywiście, ale rozważaliśmy to po konwencji programowej Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, nie pamiętam na jakim etapie to wówczas było, tych kolejnych metamorfoz, ponieważ Grzegorz Schetyna wyszedł na scenę i nagle zobaczyliśmy nowego Grzegorza Schetynę, zupełnie innego niż tego, którego widzieliśmy dzień wcześniej, tydzień wcześniej i miesiąc wcześniej, bo nagle zaczął obiecywać wszystko wszystkim, zapowiadać transfery socjalne i tak dalej, i tak dalej. No to jakby była jedna sprawa, ale najbardziej w kwestii legitymacji natchnęło nas, że nagle Grzegorz Schetyna stwierdził, że program 500+ był świetnym pomysłem i w ogóle on pokryją mu, kibicował mu od samego początku. Momentami wydawało się, że jeśli chodzi o wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość rozwiązania, Schetyna jest bardziej pisowski od PiSu, stąd już z szuflady wyciągaliśmy ankietę członkowską, bo być może narzucona duszyczka. Może jakieś honorowe członkostwo. Ale no oczywiście nie oszukujmy się, no ta uśmiechnięta maska Grzegorza Schetyny na wybory, to jest jedna strona, a druga taka, że wrócą te wszystkie pomysły. Jan Grabiec mówił o tym, że Polacy będą musieli zwracać 500+, ich główny ekonomista mówił o tym, że 500+ nie może być automatycznie dla każdego, no więc to jest pudrowanie się na wybory, a niestety ten program bardzo antyspołeczny, antyrozwojowy jest cały czas ten sam. Ale za to politycy zarówno w Prawie i Sprawiedliwości, jak i w Platformie bez problemu mogą przechodzić z jednej do drugiej partii. Joanna Kluzik-Rostkowska do nas w tym momencie na listy, do naszego okręgu, do Platformy. Były też transfery w drugą stronę, Jacek Sariusz-Wolski chociażby. Czyli można powiedzieć, że nie ma problemów ideowych z przechodzeniem na drugą stronę. To prawda, w polityce takie transfery się zdarzają. No pytanie, jak do tego sam transferowany czy transferujący się podchodzi. Faktycznie tak, to było pewne zaskoczenie, że pani poseł Kluzik-Rostkowska będzie startować z Radomia. Myśmy współpracowali ostatni raz, pamiętam, w 2010 roku, kiedy była szefową kampanii prezydenckiej Jarosława Kaczyńskiego po katastrofie smoleńskiej, więc będzie to odświeżenie starej znajomości. A najbardziej współczuję naszym lokalnym politykom Platformy, zwłaszcza tym, którzy podróżują dużo autobusami już od kilku miesięcy, i oni sami, i ich wizerunki, bo chyba tam nastawiali się na trochę co innego niż zrzucenie przez Grzegorza Schetynę Joanny Kluzik-Rostkowskiej. A jak pan ocenia ten Mariusz Kukiza z PSL-em? Bo generalnie to zauważyłem, że w mediach społecznościowych powoduje to ubaw u działaczy PiSu. Ja myślę, że to powoduje generalny ubaw, bo nie trzeba być działaczem PiSu, żeby jednak mieć pewien dysonans między Pawłem Kukizem, który no, był niegrzecznym rockmanem w polityce, twierdzącym, że mierzi go partyjniactwo i idzie rozbijać układy, i teraz obściskuje się i mówi, że jest najlepszym przyjacielem PSL-u, no, gdzie chyba trudno o lepszy przykład na przełomie ostatnich 30 lat w Polsce partyjniactwa, układów, grania na siebie, bycia obrotową partią, myślenia wyłącznie o swoim partykularnym interesie. No chyba, że to jest takie działanie a la Konrad Wallenroth, że Paweł Kukiz chce w końcu skończyć z partyjniactwem, więc zapisał się do PSL-u, żeby rozbić PSL od środka. No, wtedy szanuję.
A to nie jest tak, że przypadkiem państwo wepchnęliście Pawła Kukiza w ramiona PSL-u, no bo podgryzaliście mu ten klub. Wielu posłów przechodziło do Prawa i Sprawiedliwości. Sam prezes Kaczyński czarował Pawła Kukiza. Nawet Kukiz zdaje się na pewnym etapie myślał, że będzie startował z wami z jednych list wyborczych. No ale jak już mu niewiele zostało, no to żeby zachować jakiekolwiek szanse na wejście do parlamentu, wybrał właśnie PSL. Panie redaktorze, specjalnie nie podgryzaliśmy klubu. No, jeżeli ktoś zdecydował się, że chce pracować w tej biało-czerwonej drużynie, która ma na celu naprawę Polski i rozwój obywateli i rozwój kraju, no to my oczywiście zawsze jesteśmy otwarci. No, mówi Pismo Święte, no, jest większa w niebie radość z jednego nawróconego, więc oczywiście... Ale tam drugą część proszę zacytować, bo ona już będzie problematyczna dla tych, którzy od dawna są na listach. Tutaj akurat to tak, to porównanie jest trafniejsze w swojej pierwszej połowie. A no, Paweł Kukiz, no oczywiście no, kołatał do nas, no, kilka razy nas odwiedzał, miło się rozmawiało oczywiście. No ale postulaty i oczekiwania Pawła Kukiza były nie do zrealizowania. Kompletna przebudowa systemu politycznego, chociażby systemu wyborczego, no te nieszczęsne jednomandatowe okręgi wyborcze, które on postuluje, które tak naprawdę skończyłyby się... Zlikwidowałyby partię Pawła Kukiza. To raz, po drugie skończyłyby się rozdrobnieniem parlamentu, dawałyby szansę lokalnym mikrooligarchom, których po prostu byłoby stać na prowadzenie kampanii, na wejście do Sejmu po to, żeby załatwiać swoje własne interesy. A teraz ogólnopolscy oligarchowie decydują i tak naprawdę zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Grzegorz Schetyna mogą dowolnie kształtować listy wyborcze. Panie redaktorze, ale no system polityczny taki, który opiera się na partiach, jednak jest w miarę przejrzysty. Jest mechanizm po pierwsze kontroli partyjnej, bo żadna partia nie chce mieć na przykład kogoś, kto ma wyrok na listach, bo wie, że wywoła to repulsję w społeczeństwie. W przypadku jednomandatowych okręgów wyborczych, kiedy każdy sam sobie sterem, żaglem, okrętem, nie ma tych mechanizmów. Jednak możemy narzekać na partie polityczne, ale jednak one wprowadzają pewien mechanizm z jednej strony stabilizacji, z drugiej strony weryfikacji tych, którzy mogą dostać się do parlamentu. No tak, ale możemy sobie wyobrazić wielomandatowe okręgi wyborcze z ordynacją większościową i wówczas wchodzą ludzie z najwyższymi wynikami, a nie na plecach, nie wiem, Marka Suskiego, ktoś, jakiś daleki działacz z kilkuset głosami, bo akurat tak dużo cała lista wypracowała. Liczę, że wszyscy nasi kandydaci zdobędą na tyle dobre wyniki, że będziemy raczej mówić o tym, że dostają głosy w tysiącach, czy w dziesiątkach tysięcy, nie kilkaset. Ale oczywiście no, o różnych zmianach w ordynacji mniejszościowej, większościowej można rozmawiać. No, tutaj chodziło mi bardziej o to, że Paweł Kukiz jest tak bardzo zafiksowany na jeden pomysł, który ma całą masę wad, których on nie widzi, no, że rzeczywiście trudno dyskutować. To prawda, kiedyś był tutaj moim gościem też. Nie docierały do niego żadne tego typu argumenty. No i na koniec chciałem zapytać o gadżet z konferencji, na której marszałek Kuchciński oznajmiał, że podaje się do dymisji. Taki piękny plik dokumentów, tak się fajnie rozjechał, jak talia kart niemalże. Proszę powiedzieć, czy to pański własny pomysł i jak to było wykonane technicznie? Gadżet, nie gadżet, no to po prostu był spis wszystkich zamówień na loty premiera Tuska i premiera Kopacz. A tak teatralnie rozrzucony, więc... Powinienem pewnie powiedzieć, że dobry magik nigdy nie zdradza swoich sztuczek. A to na żyłce było jakoś przymocowane nie, na nitkach? Były, po prostu poszczególne kartki były spięte z szywaczem najnormalniejszym to biurowym. Porządne zszywki, bo tak to już myślałem, że się to może rozlecieć, ale bardzo, bardzo zabawny gadżet i teatralne wystąpienia, bardzo takie, bo takie my dziennikarze lubimy, bo jest później co komentować. Polecam się na przyszłość. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Radosław Ogiel był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Prawa i Sprawiedliwości, Łukasz Molenda. Do zobaczenia i usłyszenia.